się całe nasze życie toczy, takie dzienne. A nie sypialnia? No właśnie, dzienne, ja mówię dzienne, życie dzienne. No to ja powiedziałam o sobie, że nie wiem, gdzie mąż się najlepiej czuje. Ja na salonach się dobrze czuję, tak, na salonach, bardzo ładnie. Duża przestrzeń, dużo powietrza, zresztą jak wcześniej mieliśmy takie mieszkanie, które miało 40 metrów, więc cały czas mówię, kurczę, wtedy mówiłem, żeby wybudować sobie dom, w którym byłoby dużo powietrza, dlatego tutaj nie ma tego stropu, to jest wszystko otwarte. Są próby, odbywają się zespołowe, tutaj są święta, to przeważnie... Dom, piwnica, parter i poddasze. Tu jest wyjazd na autostradę, prawda, na Warszawę, Pragę, Wiedeń, a tu z tyłu za oknem park krajobrazowy. Wiewiórki są, wiewiórki, no. Albo... Bażanty to notorycznie na tym tarasie tutaj przylatują sobie. Poza tym, w związku z tym, że my jesteśmy rzadziej, to tutaj sąsiadów koty sobie ten teren zawłaszczyły i mamy takie kocurki na tym i dzięki temu nie mamy kretów w ogóle. To są rzeźby tutaj od takich lokalnych twórców ludowych. Ze szczyrku, no. Tak. Jeszcze nie rzeźbiło. Jeszcze nie, no. Wszystko przed nami. Na razie jeszcze się My lepimy. Jest pętla Beskidzka, która właśnie idzie Wisła tutaj, prawda, przez Milówkę Koniaków. U Małysza się zatrzymują w Wiśle, później u nas pod domem, nie? Dla rodziny pracujemy, dla rodziny... no rodzina jest jakby na pierwszym miejscu, tak? To jest najważniejsze, to jest jakby priorytet, jeden z... No, główny priorytet. Ale co nam daje? Daje nam na pewno wsparcie, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Ten klimat tutaj, to życie, a jeszcze dawniej kiedyś, gdzie ludzie faktycznie uprawiali pole, a zresztą my w ogóle pochodzimy z rodzin, gdzie związani byliśmy z rolnictwem, ale tutaj rolnictwo jest po prostu no, trudne i bardzo ciężkie. Twarde i ciężkie. No, ziemia jest... Fatalna ziemia, bo to piąta, szósta kategoria ziemi. No, nawet jak mama czasem opowiada te historie, że faktycznie ona o 4 rano wstawała, bo jeszcze pracowała w Bielsku, normalnie w zakładach włókienniczych. Jak przyjeżdżała z pracy, czwórka dzieci i jeszcze do mnóstwo pracy wokół gospodarstwa. No, bo i krowy były, prawda, i jakieś owce, i jakieś kury, no przy domu się chowało. Także to trzeba było cały czas... To wszystko trzeba było oporządzić, nie? Połączyliśmy nowoczesność z tradycją. Wiadomo, że jest dużo możliwości teraz takich technologicznych, gdzie można faktycznie to wszystko mieszać. Poza tym no ja sobie nie wyobrażam mieszkać w domu, gdzie tam w sumie jak tak 100 lat temu nasi dziadkowie mieszkali, gdzie nie było wody i kaloryferu i tak dalej, więc ten dom jest po prostu mieszanką takiej nowoczesności, tak podobnie jak w muzyce właśnie, którą tworzymy, że jest i tradycja, i nowoczesność.